wynalazek. Słuchajcie, co my tu mamy dzisiaj. Telewizorek. Polska Unitra. Vela T205. Idziemy przerabiać go dzisiaj na monitor do retrogrania, że tak powiem. Oprócz monitorka, słuchajcie, tutaj mamy mamy Uze Boxa. Jest to Atmega 644, do tego jest mikrokontroler. Ja tutaj będę robił na przewodzik, na razie jest tak zrobiony. Pamiętacie, kiedyś, kilka lat temu, może z rok, może dwa lata temu, robiłem właśnie tego Uze Boxa. Jest to konsolka, tam jest podłączona na razie do tego monitorka. To jest konsolka w kolorze, w RGB, sygnał RGB, no ale nasza Vela, słuchajcie, stan jest całkiem, tragedii nie ma. No, tutaj patrzę, że rączka tutaj jest chyba łamana. Będziemy rok dorabiać do tego audio wideo, musimy wstawić przełączniczek, dorobić gniazdko na, nie wiem, na cincze chyba zrobimy, na zwykłe cincze. I sobie wyobraźcie, że albo z tyłu gdzieś zamontujemy te cincze, albo może zamiast tych anten śmiesznych, no bo i tak już teraz nic z analogu nie odbiera, także no zobaczymy jeszcze. No dobra, to ja ustawiam się tutaj z tymi moimi kamerami, że tak powiem. Nie no, żart. I będziemy ten. Będziemy za chwilkę, słuchajcie, działać. No, będziemy działać. Ściągamy schemacik tej naszej Veli. Z tego, co tutaj widzę, tak na początek, tutaj mamy głowicę i to tą zwykłą naszą, tą zatryb bodajże jeszcze. Tak, to jest ta standardowa głowica UKF i VHF, czyli ona ma dwa zakresy, to nie jest kablowa głowica, tylko ta nasza starodawna, czyli ma VHF i UHF. O! Tak można powiedzieć. Można powiedzieć, że ma VHF i UHF. Tu mamy całą pośrednią i pośrednia jest zrobiona, słuchajcie, na 14, na 1242, na tym samym scalaku, co ja robiłem kacpry kiedyś. Te krótkofalarskie odbiorniki, nie? Tutaj jeszcze co my tu mamy pod spodem, bo nawet nie wiem. Może się uda mi ten ekran jakoś. Aha. No dobrze, zrobił tak jak nie ja. Akurat wiecie co wam powiem, na tych telewizorkach polskich, Unimorach, Elemisach, z tamtych czasów to zęby zjadłem trochę. No, A240. No tak, A240D, czyli nasza fonia. Nie, tu mamy fonię, a tu mamy pośrednią. I tu mamy wzmacniacz audio UL1482. No to będziemy już sobie sygnał audio gdzieś tutaj podprowadzimy. Pod wejście tego naszego wzmacniacza i to będzie jeden cinch. A sygnał wideo musimy doprowadzić do... Słuchajcie... Do wzmacniacza wizji. O, jak widzicie, tak, z retro gra gierek leci, jakiś tam Frogger, jakaś muzyczka sobie tam leci, o właśnie, z Atmegi 644, a to tylko specjalnie po to. O, specjalnie po to, że mam nadzieję, że już nawet podkłady mi YouTube wycina, słuchajcie, i ogranicza, także może tego nie... Może tej muzyki nie ograniczy, no. To tak tylko dla jaj, słuchajcie. A teraz, żeby było... Trochę przyciszymy. Żeby było, że tak powiem, troszeczkę wrócimy do sentymentów z tamtych lat. Momencik, bo ja to muszę tak zrobić. W czasopiśmie Radio Elektroniki 1185 była zmianka o tej nowej Veli. Słuchajcie. Jest to tak. Odbiornik telewizyjny Vela T205, produkowany w warszawskich zakładach telewizyjnych
WZT. No tak, WZT. Jest nowoczesnym, przenośnym odbiornikiem monochromatycznym z kineskopem o przekątnej ekranu 31 cm. Zasilany z sieci prądu przemiennego 220 V lub akumulatora samochodowego 12 V. Słuchajcie, z akumulatora możemy go odpalić. Umożliwia on odbiór programów emitowanych w zakresie VHF, kanały 1.12 i UHF, kanały 21.60. No i czym to się różniło, słuchajcie, od Weli 203? To jest tak, Vela 205 jest kolejną wersją odbiornika telewizyjnego typu Vela. Jego konstrukcja elektroniczna jest oparta na tych samych zespołach jak odbiornik Vela 203. Nowością w konstrukcji odbiornika Vela T205 w stosunku do odtwarzacza Vela 203 jest nowy, efektywny kształt i wystrój plastyczny. Czyli pewnie chodziło o to, że do tego drzewa dorobili plastiki, nie? Bardziej kształty kwadratowe. O, dorobili, bo stara Vela 203, tu nie mam, może zdjęcie gdzieś na internecie znajdę, to zamieszczę. To była taka okrągła na takich trzech, czterech nóżkach metalowych, nie? Czterokanałowy zespół załączająco-programujący ZZP 204-12M. Czyli to jest to. Słuchajcie, jak dobrze pokombinujemy, to mamy tutaj możliwość zaprogramowania czterech kanałów. Do niczego nam to, mi to już w tych czasach nie jest potrzebne. Ale było, no. Zaraz, moment, o. Zobaczcie. Czterokanałowy. No i dobra, co mi tu jeszcze napisali? Transformator sieciowy o większej mocy typu TS50x11. Obrotowy włącznik napięcia zasilania z sieci 220 V. Ale tutaj mam 220, to nie mam obrotowego tutaj. Chyba że... Obrotowy? No gdzie? Coś tutaj, kurde, im się pomieszało. Może facet, który pisał akurat to w 85 roku, nie widział tej Weli na oczy. No gdzie tu obrotowy przełącznik? Obrotowy to jest tylko jaśniej, ciemniej, wolumę. A tu mam włącznik. No dobra, niech tak będzie. Dostępny od zewnątrz odbiornika bezpiecznik sieciowy. No to faktycznie, no z tyłu jest. Schemat i opis odbiornika Vela 203, który poza wymienionymi różnicami w całości są takie same, jak dla odbiornika Vela T205, był opublikowany w numerze 4.85. No to 81, no to szukamy 4.81. 85. 85. 87, o, moje papiery do termotransferu się prasują. 88. No kurczę. 4.81. No to musimy znaleźć taki, o ile znajdziemy. 83. Nie. I tak, 4.81 rok. 83. To jest wszystko 83, 82, o, pierwszy, nie, czwarty, 81 i pierwszy, drugi, o, 80, a kurde, nie będę miał, pewnie gdzieś w domu. Siedemdziesiąty dziewiąty. Tutaj to nie, tutaj to jeszcze wcześniejsze. Radioamator 78. O, jeszcze tutaj są, czekajcie. No, zobaczymy, co tutaj jest. 86. 86. 86. 87.
No to nie mam. Aha, ha, się pochwaliłem. Czekajcie, musi być, bo był. Ojejku, ojejku. Commodore, Atari, Amiga. No już wideo, to już nie, to już nie elektronika praktyczna. Radio elektronika, ale to już ten nowszy, 93. Ojojoj. No to żem się zrobił. Nie, to już są lata 90. To nie. To jak tak, to mam w domu. W domu na pewno mam. Kurczę. No nic, ale mam pomysł. Słuchajcie, mam pomysł. Mam pomysła. Będziemy szukać tego numeru, tego schematu na internecie, nie? W końcu już mamy 21 wiek, nie? Nie tak jak kiedyś. Pamiętam, wszystko było, gazety, serwisy były. No nic tu nie ma, słuchajcie. Tylko wzmianka o tym, że było na tym. Dobra, wyłączmy to muzykę piekielną. No to szukamy, słuchajcie, no to szukamy. Dzisiaj troszeczkę to sobie poszukamy. No dobra, no to słuchajcie, no to co, jedziemy pomału, bo już tutaj znalazłem na internecie taki schemat, bo ogólnie wszystko znalazłem. To tutaj co polubił. Dobra. Znalazłem schemat tej T203 staruszka, a nie, to jest T206. No dobra. Czym to się różni? Niczym praktycznie się nie różni. To są te same moduły. I 203 ma układ wzmacniacza pośredniej częstotliwości TDA440. TBA440. I słuchajcie, w nocie katalogowej TBA440 to jest ZTR203 moduł. Jak to wygląda mniej więcej? Nóżka 11, 1,4 V. TBA950 to nie to. Dobra, jeszcze raz na schemat. O ile się uda tutaj rzut oka zrobić. To będzie ta część. ZTR209 to jest A240. No, to jest to samo co TDA200 440. Nie, to nie jest to samo. To jest to samo. To jest zamiennik. Słuchajcie, TDA440 to jest A o ten o salak. A nie wiem, czy to widać, kurde. I z tego co tutaj się dopatrzyłem, to nóżka numer 11 to będzie wizja. A nóżka numer 12 będzie fonia. No dobrze, tutaj mamy taką rozpiskę, tutaj mamy do fonii, to jest ten kondensator, czyli nóżka numer 12, nóżka numer 11 przed głowikiem. Mamy mieć 3,8 V, aż to dużo. Ale zobaczymy, czy pójdzie. Musimy tutaj rozłączyć nóżkę numer 11, puścić wizję, nóżkę numer 12, puścić fonię przez kondensatorek, tak jak tu jest zapisane, nie? I tak szczerze, to by było pewnie na tyle. A więc tak. Najpierw to podłączymy ją i zobaczymy, czy ona za ogólnie cokolwiek działa, no. Zobaczmy, czy to cokolwiek działa. Jest licznik.
mi czumi, słuchajcie. Jest, słuchajcie, jest, jest, będzie obraz. Zobaczymy, czy się reguluje w pionie, w poziomie. Czy teraz nie ma, że chyba tego nie, nie... Tak, pion w poziomie. Okej. Coś odbiera. Coś odbiera. No to teraz, jeśli to odbiera... Stare czasy, co? Szklana pogoda, kurde, ty. Normalnie szklana pogoda. O. Kiedyś błyskały światła w oknach wszystkich w identyczny rytm. Jak były dwa kanały w telewizji, ale to takie historie, wspominki ze starych czasów. Pamiętam te czasy. No i dobra, i teraz tak. UL1244 wzmacniacz pośredniej, TBA950 nie, to nas nie interesuje, musimy się dobrać do tego, co chwileczko tutaj rozkręcałem. A240D, A240D i mamy tutaj. Słuchajcie, tu mamy pośrednio, tu mamy fonię, tu mamy wzmacniacz audio, czyli jednym słowem robimy tak, nóżka numer 11, już wam pokazuję. Kurczę, gdzie ta myszka? Jak nie urodzę? No, już wam pokazuję, moment. Będziemy działać. No dobrze. Ten stalaczek, który nas interesuje, nóżka numer 11, to będzie wyjście wizji z niego, czyli musimy coś tutaj taką policzyć, ile on ma nóżek, kurczę. 8, 16 ma, tak? No to dobra. 8, 9, 10, 11, czyli trzecia z tej strony. O, pany, no. Czemu wy tak robicie? No ja wiem, że to ekrany, nie ekrany, ale da się to chyba ściągnąć bez rozlutowywania. Nie wiem, czy to widać, czy nie. No. Później sobie przełącznik tutaj wstawimy. O, folder maskę zdejmiemy. Dobra. Odpalmy sprzęta. O, i teraz by się lusterko przydało, jak ze starych dobrych czasów. Żebym widział, co się na ekranie dzieje. Spiczka do gniazdka. Ale numer. Audio odciąłem, to 12 odciąłem. Bo jest delikatny szum, no dobra. 12 odciąłem. 8, 9, 10, 11. No trzecia nóżka. 9, 10, 11. Dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, siedemnaście. Dobra. Audio odcięte, tu jeszcze odetniemy. Delikatnie sobie dwunastkę. Myślałem, że to będzie audio. Dobra, dawaj, podłączamy maszynę.
Czyli jednym słowem, 12 to jest piękne wyjście wideo, 11 to jest audio. O, powielacz, patrzę, kurde, wagi. No i teraz już jest praktycznie cisza w głośniku i musimy sobie teraz wstawić tutaj mały przełącznik, dwa gniazdka cinch. Wybieramy tą antenę. Albo może nie, może zostawimy w oryginale. Zostawimy w oryginale. Musimy ustawić napięcie na powielaczu, bo jest za bogato. Ale to zaraz. Mamy basy. Czyli jednym słowem tak, szukamy przełącznika, dwóch gniazdek cinch i jedziemy z montażem. Będziemy testować. No dobra, słuchajcie, tutaj sobie jeszcze trochę poczytałem, tu jakieś kombinacje były z wtórnikami emitorowymi, coś tutaj kombinują. Ja tutaj wykorzystam sobie ten tranzystor, który już jest na tym schemacie, to jest T102, dodając kondensator do bazy, będę miał możliwość puszczenia sygnału z zewnątrz, właśnie za chwilkę spróbujemy to zrobić. No i zaraz zobaczymy. To może tak, może najpierw odłączę tego UZ-boxa. Tutaj sobie przylutuję już tak, jak on tutaj ma być. Troszeczkę 47 mikro kondensator musimy, bo to jest stała składowa, słuchajcie. Bo jak widzicie, on w tej chwili szumi, ten telewizor. Po prostu dopinam sobie sygnał wideo do bazy T102 przez kondensator. No i dobra, teraz zobaczmy, włączmy. Puśćmy sobie zasilanie wideo. Dobra, już coś się włączyło. No coś mamy. Ściszmy go. Tylko teraz jeszcze musimy sobie ustawić synchronizację. O! Słuchajcie, mamy... Co my mamy? Mamy sygnał, słuchajcie, z UZ-boxa. O, synchronizacja. Wejdźmy sobie w jakąś gierkę. Na razie głos idzie jeszcze na tamten monitorek. Na przykład Solo The Runner, moja ulubiona gra. Słuchajcie, Atmega 644. Ona ma w tej chwili tylko bootloadera. Cały soft gier jest na karcie SD. I zaraz będziemy flashować 644. Na przykład czym? Ojejku, była taka fajna gierka retro. O, Pac-Man jest, ale to nie. Albo dobra, nie, Pac-Mana to nie. Nie będziemy. Moment. Była Arkanoid. O, patrzę, pany. Będziemy działać. Moje stare gry, kurde, które tutaj wrzucałem na tego UZ-boxa. Mario. Frogger. O, przejście przez dróżkę. Frogger nie, skakanie po liściach. A Frog Fest to też jest fajny dosyć. Lode Runner, zobaczmy. No i się właśnie flashuje Atmega. Się sflashowała. Restart. Ale czasy. No. Czemu nie chcesz grać? No start, no. Może nie łączy ten joystick, bo on siedzi na razie tylko tak na słowo honoru. Dobra, weźmy coś innego. Do takich starodawnych tych gier to były
czekajcie, jak on Space Invaders, tak? To całymi stronami, czy PS Space Age, Space Invaders, o, zaraz zobaczymy. Restart. Ole jazda, panowie, retro! Ale będzie retro zabawa, słuchajcie. No, Gites! No, to już coś. Dobra, a teraz spróbuję odłączyć wideo, czy się przełączy z automatu na TV. Patrzcie, się z automatu przełącza na TV. Z automatu. Pyk i działa. Czyli jednym słowem, jeszcze tylko audio. Podepniemy zaraz po drugie odcinka audio. Oscyloskop tu można wyłączyć, bo już nie będzie potrzebny, bo już wszystko działa. Teraz zobaczymy, jak tutaj jest z kontrastem. Jacie, jakie stare czasy mi się przypomniały. Szkoda, że czarno-biały, nie? No, ale zawsze można podłączyć do innego telewizora, będziemy mieli w kolorze, nie? Snakes. Pong. Zobaczymy, co to jest ten pong. Ja pierdolę. To by było na tyle, słuchajcie. Co strzeliło? Kondensatory. Tak właśnie strzelają, słuchajcie. Trzeba włączyć wiatrak. Kondensatory. Tylko który kondensator strzelił? Tego nie wiem. Muszę wyciąg włączyć. Moment. Nie wytrzymało mojej gierki. No mam nadzieję, że gierka działa. Działa. Bo słyszę w głośniku, że działa. No, no to teraz się dopiero zaczyna zabawa. To były czasy, słuchajcie. To były właśnie tego typu czasy. Który kondensator strzelił? Mogłem szybciej, dopóki dymił. No jazda, ty. Nie widzę. A tu stare elwy siedzą, nie widzę. Nie widzę. A ostro zadymiło, nie? No to brawa, jeszcze raz go podłączamy i będziemy patrzeć, który kurde dymi. Tu pod wysokim nic nie ma. Się nacieszył. Tak to jest, słuchajcie, z tymi sprzętami. Jeszcze raz go podłączymy. No bo musimy wybadać, kurde, co tu tak pykło. Powiem tak, nie słabo to pykło. Podłączmy sobie najpierw tego z boxem, teraz go podłączmy. Mam tutaj zasilanie i będziemy patrzeć, co dymi. Nic nie dymi. Moment. Bo już nic nie działa. Nic tu nie czuć, kurde. No cóż. Jednym słowem tak. Wideo zrobione, ale telewizor się zepsuł. Ale to nie była wina tego właśnie kondensatorka, który tu wstawiałem. Nie, nie, nie. Tu coś poszło.
coś musiało pójść na płycie i to równo musiało pójść, tylko że nie widać. Co? Okej, okay, jest winowajca, słuchajcie. Kondensator od filtra na samym wejściu 220 V. Mógł nie wytrzymać, bo kiedyś było 220, a w tej chwili jest 240. Zaraz go stąd wyrzucimy. No i nie będziemy się pewnie bawić w... no. To czy to włączone jest? Włączone w ten kondensator. Zobaczcie, jak pięknie uwaliło. Tak wystrzelił kondensatorek od filtra. Moment, tutaj będzie lepiej widać w tym roku. Tak go wywaliło. Słuchajcie, jest to podwójny kondensator filtrujący do masy układu. No dobra, nie będziemy się bawić, jego wyciągamy. Wstawimy tutaj może jakieś dwa. Co to było za kondensator, ile to nano było? 2 razy po 2,3 nano. Dobra. W sumie tu nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj jego rzeźbić. Zobaczymy, czy to odpali, czy to tylko jego wina. Tu jest poizolowane mniej więcej. Tylko teraz tak, muszę jeszcze bezpiecznik znaleźć i... Bezpiecznik cały? Gdzież tam cały? Dobra. Patrzymy, bezpiecznika 630 mA. Dobra. Kręćmy, zobaczmy. No. Uwaga, uwaga. Odpalamy przęcior. Zobaczymy, co teraz pierdoli do tego. Nic. Czyli jest wszystko gites. Obraz jest? Jest. Szum jest, nie obraz. No to podłączmy sobie jeszcze raz giereczkę do własnej produkcji. Zobaczcie, wkładam, nawet ona nie jest podłączona i z automatu ginie obraz, no bo impedancja się zmniejsza i rozłącza emitter, bazę, no pięknie, wszystko gites. No, miejmy nadzieję, że teraz nic nie rozerwie, na razie. Dobra, co my tu mamy? Start. O właśnie. Co my tu musimy zrobić? To przesłanie? Gierki chodzą, słuchajcie. I monitorek będzie chodził. Trochę rozdzielczość ekranu. Normalnie ciut, nie sonda. Dobra, ja pozdrawiam, słuchajcie, i tak już jest godzina 22:30. Jest, no, ja pozdrawiam, także 22:30.
Wejście wideo opanowane. Będziemy działać.